Cześć, Marek, broker maszyny, a więc Janmar Centrum. Co dzisiaj mam dla Was? Dzisiaj mam dla Was ładowarkę V7HW. V7HW, czyli maszyna o masie nominalnej 4,5 tony. Masa całkowita, maksymalna 5200. Zupełnie nowa konstrukcja. Przegub z oscylacją, dwa mosty na sztywno, mosty ZF-a, silnik Janmara bez AdBlue. Co chcieć więcej? Pewnie by się parę rzeczy znalazło. Tutaj mamy szybko złącze z przodu, zgodne z maszynami gdzieś do 8 ton. Zgodne oczywiście z Janmarami od V80 do V120, czyli tymi większymi. To ciekawostka, bo to znaczy, że ono jest opatentowane do wyższego rozmiaru maszyny. Tutaj mamy a bańka z czerwonym zaworem, zobaczcie jaka ona jest wielka, to jest zbiornik azotu do ride controla, czyli do pływającej łyżki. Mamy pełną hydraulikę, to jest wersja HW, troszkę taka nasza demo maszyna wyposażona, więc cztery linie z przodu. Zamiatarka to nasza demo, to nie jest zamiatarka janmarowska, Janmar Centrum, czyli nie jako my. Linia spływowa, więc jak sobie na pewno zdajecie z tego sprawę, frezarki i tym podobne. W mostach ZF, czyli robi się ciekawie. Skoro mamy ZF-a, skoro mamy sterowania jak z kabiną. Wysokość całkowita 2,50. Większość elementów sterowanych z joysticka. To na pewno jest in plus. Panel nawiewów mamy na górze, tam też mamy radio. Wygodne wejście. Zawiasy wciąż z opcją smarowania. To jest bardzo miła informacja. Cóż poza tym, jazda sterowana z joysticka. To co wszystkich Was interesuje, widoczność do przodu z miejsca operatora, luksusowa, mały wyświetlacz, tam możemy sobie wyregulować działanie ride controla, on może się załączać zależnie od prędkości jazdy, zależnie od masy, obciążenia. Cóż poza tym, tu wszędzie jest stal, serce, maska ładnie, idziemy do góry. Dwa amortyzatory, chłodnice, wszystko mamy spawane, oczywiście silnik Janmara, DPF być musi, jak widzicie brak AdBlue. To jest bardzo ważne, bo konstrukcja jest prosta, nic się z tym nie dzieje. Hydraulika robocza, też żeby było jasne, tak, widzicie tabliczki, czyli mamy Rexrota, połączenie ZF Janmar Rexrot, czyli typowo niemiecko-japońskie. Nawet układ Janmar tutaj współpracuje z Boschem. Czyli jak się domyślacie, mamy maszynę, z którą nie będzie niespodzianek. Jeżeli jest Bosch, jeżeli jest ZF, serwisowanie nie stanowi żadnego problemu. Jak Wam się to podoba? Bo mnie bardzo. Opinia operatora też jest ok. No i cóż, masy. 4,5 tony nominalne, 5200 maksymalne, 3300 udźwigu, więc tak jakbym miał tutaj do czynienia z ładowarką V80, 5 ton, maksymalnie do 6. Całkiem ciekawa maszyna. Równoległy układ, podnosi. Tyle na wstępie do powiedzenia. Dzięki.